Jaho, Isayuki z tej strony, witam wszystkich serdecznie bardzo. Gramy dalej God of War. Jesteśmy wciąż pod tymi drzwiami, nie martwcie się. Chciałam sobie tylko wykupić umiejętności, które możemy wykupić. Zwiększa maksymalną liczbę celów, atakując gołymi pięściami. Wyceluj i naciśnij R2, aby natychmiast odzyskać Levetono. Odblokuj trzeci i ostatni element ataku. I tutaj tak samo. Zmień postawę, więc pójdziemy po kolei na tyle, na ile nam wystarczy. 3000, 2000. O, jeżeli te ostatnie nie są zbyt drogie, nie są. To mamy full. I wiecie co? Fajnie byłoby skoczyć jednak do sklepu jeszcze i móc... Przez chwilę myślałam, że to jest niewykupione. I zobaczyć, czy możemy coś poulepszać. Bo nie ruszyłam się stąd oczywiście. Nie ruszyłam się stąd oczywiście, żeby wam też tutaj nie... Nic nie umknęło i mnie i wam, ale... Ach, od strony ogródka nas wpuściła. No tak, normalnie nie mamy tu dostępu. Ojej, myślałam, że zobaczymy Atreusa, jednak nie. Szkoda. Jak to wygląda z krukami tutaj? Uwiedźmy. Wszystkie. To tylko skrzynia jedna do odnalezienia, więc to jest jeszcze ta lokalizacja. Więc tu nic nie powinno być tak naprawdę. Chociaż trochę szkoda. I tak pobiegnę, bo tak. Bo tak. Ho, ho, ho. Jaki ładny! Ojoj! To też fajne. Chyba jedne runy takie magiczne, co ją bronią. Okej, okay, kot śpi w łóżku. Ściągnęła śmiesznie pościel i teraz śpi wygodnie. Dobra, płyńmy. Jaka ładna łódka w ogóle. Autopilot. Wyjdź z mojej głowy. Ale klimat, co? Ale Athena miała wyraz twarzy.
No nie powiem, pogoda ciekawa. Tyle nieodkrytych rzeczy. Do odkrycia. Koniecznie, teraz będzie się trzeba rozglądać. Ale fajna zmiana klimatu, totalnie. Burzowo teraz. Tak jakby się... Ten las palił w ogóle. O ile nie weszła mi. A nie, bez toporka. To z butaku bardziej zabolało, dobra. Oddaj to, co mi zabrałeś. Jesteś pod domem w ogóle. No właśnie. Aha. Kto tu jeszcze chętny? No, myślałam, że wejdzie akurat. Honca. Za tobą, uwaga! Oj, no. Ale ich jest. No właśnie, o to mi chodziło. Bam. Nieźle to. Oj, no nie weszła mi kontra, no a tak, fajno. Łoż. Kolego, co ty? Myślałeś, że przeżyjesz? Nie ma takiej opcji. Ba. No tam wejdziemy za chwilę. Tu nie powinniśmy być w stanie przejść dokładnie, bo zepsute. I ciekawa jestem, czy puszczą nas w inne miejsca tutaj jeszcze. Sprawdzimy. Chyba nie bardzo. Pozamykali jakby. Zobaczymy, czy... No tak, totalnie pozamykali, bo stąd przyszliśmy. No dobrze. Czyli nie wpuszczą nas nigdzie indziej na razie. Dobra, niech będzie. Idziemy po broń. Czy ktoś już wie, jaka to będzie broń? Nigdzie się nie ukryjesz, Spartaninie. Możesz próbować uciekać przed prawdą, ile tylko chcesz. Ale to nic nie zmieni. Udajesz, że jesteś tym, kim nie jesteś. Nauczycielem. Mężem. Ojcem. Ale przed jedną, prostą prawdą nigdy nie uciekniesz. Nie zmienisz się. Już zawsze będziesz potworem. Wiem. Ale nie jestem już twoim potworem.
Dobrze, bracie. Pora sprawdzić te ostrza. Jaka akcja. O, co mnie w ogóle trafił? Och, patrzcie. Oj. To mi rażnisz. Jeszcze jest za mną jakiś? Bam. Co ty myślałeś, że pozwolę się trafić? I to będą nasi wrogowie w hell właśnie. Oj, no przecież weszło. Chyba. Poczuł. No proszę, te ostrza przydadzą się w Helheimie. Chyba widzę drzwi do świata między światami. Zobacz, są tuż przed tobą. Idź skrótem do świątyni łączącej światy, a potem do Helheimu. Czyli na razie mi nie pozwalają tu nigdzie dalej iść, tak? No dobrze. No dobrze. Czyli to jeszcze nie ten czas, kiedy będę mogła tu znaleźć rzeczy, których nie mogę znaleźć, tak? Mam nadzieję, że będę mogła użyć tych drzwi w przyszłości. Ale ja bym skoczyła do... Usuń z kompasu, tak? Skoczyłabym do Brocka. Jeżeli nam pozwolą. Chciałabym zobaczyć ulepszenia i inne rzeczy. Sklep Brocka i chyba tylko tyle, nie? Tak, tak. No i nawet nam to na rękę. Głowo. Wiem, że to nie ze mną tam wtedy rozmawiałeś. Chciałbyś mi się z czegoś zwierzyć, bracie? Zaręczam, że pod względem dyskrecji nie mam sobie równych. W każdym razie polecam się. Gwoli wyjaśnienia, wiedziałem, że jesteś Grekiem. Atena? Każdy by zgadł. Zabrzmiało trochę, jakby nie wiedział, ale wierzmy mu, że wiedział. W ogóle to wiedziałam. Musimy jeszcze ataki sobie wziąć. Ej! Cuchniesz obcą magią! Na słodką Nannę. Co ty tam masz? Nigdy takich nie widziałem. To musi być pamiątka rodzinna. Nie. I nigdy nią nie będą. Synu, z bratem stworzyliśmy Mjolnira dla tego wielkiego idioty. Umiem rozpoznać jakość. A one są wyjątkowe. A gdzie twój gówniarz? Zachorował. Nie. Co się stało? A sobie? Nie. To ja zawiniłem. I to ja muszę to teraz naprawić? Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za coś złego, nie? Powiedz, jak mogę mu pomóc? Wiele potrafię. To co, może pójdę z tobą? Nie. Pracuj dalej. To wystarczy. Dobrze. Więc dokąd to tak ci się śpieszy? Do świata zmarłych. Do Helheimu. Cholera, poważna sprawa. Będę miał cię na oku. Jej. Rękojeść zapomnianego płomienia. Dziękuję. Legendarny przedmiot rękojeść, ostrzy. Średnia szansa na zyskanie ognistej aury przy każdym trafieniu. Więc pasują sobie od razu ten, stworzone. Ostrza. Nie, brakuje mi płomienia chaosu jakiegoś dziwnego. Ach. Rękojeść ostrzy. Mogę ją ulepszyć, tak? Ulepszaj. Oj. Ornament do... Dobra. Niech będzie. Trudno. Niech będzie. Zaklęcia.
symbol zaklęcie zwiększające wartość witalności, wartość czasu odnowienia o 6, zwiększające wartość run o 6, wartość szczęścia o 10, ładnie, ładnie. No ale jeszcze nie wiem, czy coś z tym rozżarzone plemia do statystyk. Muszę się tu zastanowić, co zrobić ze sobą. Zasoby. Łuska węża świata więcej. Tak, tak, tak. 100 fragmentów łusek węża świata. Na raz do sprzedania. Jak sprzedam ten, to mogę sobie kupić ten, chociaż wiem, że mi nie jest potrzebny w tej chwili. Bo weź się wskrzeć, jak nie ma Atreusa biednego. Słuchaj, bo ja bym tu chciał właśnie umiejętności, no właśnie. Pęd chaosu. Podczas biegów ciśnienie R1, by wykonać potężny ten, jak najbardziej. Te podstawowe, najtańsze i tak będziemy kupować wszystkie od razu. Przytrzymaj R2, by wykonać potężny atak. Próbowałam to zrobić, ale się nie dało. Podczas celowania R1. O, ładny, ładny. W szybkich seriach. I zamaszysty potężny. I tyle na razie, tak? Wymaga ulepszeń ostrzy. Dobra, słuchaj mnie, moja bronio. Trzeba tu coś dodać. Jak tam runy u nas wyglądają? Rękojeść zapomnianego płomienia. Drewniana rękojeść ostrzy. Nie no, trochę bez porównania bym powiedziała nawet. Co by ci tu wepchnąć w takim razie? Nieodkryte, o nie! Runiczne ataki. Nie mamy jeszcze żadnych. Trochę martwię się tutaj, zastanawiałam się, czy by czegoś nie zmienić. No ale zostaniemy przy tym, co jest. Odporność, o właśnie, bo my będziemy teraz w... Tak, do Hel idziemy. Tam będą głównie ataki lodowe, zamrożenie, średni czas na zyskanie łaski, czasu odnowienia. I myślę, że możemy sobie... No zakładam... Nie wiem, czy będą wrogowie od ognia. No i teraz myślę... Bardzo mała szansa. Nie, jak już to coś bardziej. Zwiększenie obrażenia zadawane pięściami o 6. No spoko. Duża szansa na zyskanie o 6% oczywiście. Nieznacznie zwiększy maksymalną szybkość biegu. To też jest spoko. Obrażenie ogłuszenia, obrażenie od trucizny. Ej, bo trochę nie wiem, co wybrać. Weźmy ten. Tak wstępnie. To jest dobre, no. Dobrze się w tym walczy, jak mam nam brakować życia, no i ataki są... Zredukowane obrażenia, ataki są... nie są przerywane. To też jest dobre. Zwichrowanie czasu. Ale co to robi? To znaczy widzę obronę, to spoko, ale... Fajnie, że można to sprawdzić. No i nie wiem. To znaczy widzę statystyki, rozumiem jak najbardziej, tylko... Dobra, niech będzie. Oj! Źle zrobiłam. Chciałam zmienić. Chciałam zmienić. Zepsułam sobie. Obrona.
dusza i odłamek tyra. O, weszło teraz tak jak trzeba? Tak, okej. Uff. Dobra, słuchaj, dzięki na razie. To fajny jesteś w ogóle, ale muszę sobie moje ataki... Tu wyciągam topór, a tu wyciągam te, albo je odkładam. Dobra. Fafara, fafa. Fafara, fafa. Skoro Freja dała ci runę podróży do Helheimu, część stołu się odblokuje. No dobra, no znajdę ten, co się... Jotunheim? Nie. Alfheim? Nie. Ale musimy tam wrócić. Helheim. 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 Postanowione. Naprawdę to zrobimy. No chyba nie myślałeś, że nie. Dla Atreusa to dosłownie do piekieł lodowych. To jest zabawne. Fajne, że myśleli, że piekło jest lodowe. No, do abordażu! Musimy jeszcze strzelić właśnie tym. Ale to nieźle wygląda. Świetna ta gra pod kątem chyba wizualnym jest najlepsza ze wszystkich. Lepsza niż ten, niż Horizon. Poważnie. No dobra, jeszcze jest Uncharted, który ma niesamowitą grafikę i w ogóle, ale tutaj jest wszystko tutaj. Walki, nie walki i coś realistyczne i takie brokaty błyszczące, światełka. A wiecie, że ja jestem pies na światełka, lubię jak się świeci. Będę cię wspomagał! Cieszę się, dziękuję. A upewnisz się, że pozwolę tekstury... Pozwolę sobie nadmienić, że to, co zamierzasz zrobić, to absolutne szaleństwo. Nawet Odyn nie przetrwa na tym mrozie. Tak więc, oby te ostrza działały. Gorący z nas chłopak, nie martw się. Helheim. Lubię zimno. O, nie mogę biegać w zimnie. No, dziękuję. Czemu nie mogłam tam wcześniej? Ojżesz ty go, fu, widzę cię. Co ty jesteś? O, pamiątka rodzinna. Nowy zestaw artefaktów. Słyszałem opowieści o tym, że zmarli zabierają do Helheimu ofiary pogrzebowe. Może tę broszkę upuścił któryś z nich? Mama nie nosiła takiej biżuterii, więc nigdy wcześniej czegoś takiego nie widziałem. Brok na pewno będzie chciał ją od nas odkupić. I mapa. Podoba mi się, że to jest komentarz Atreusa, pomimo tego, że go tutaj nie ma. Srebro nam wpadło. Warto to tu, jakby nie było. 4, 3... No wiem, że to niedużo, ale czasem braknie jeden i co wtedy? O, jaki zamrożony sopel lodu fajny! No w sumie jakby nie było, wieje tu jak diabli. To most z opowieści Frey? Nie, to jeszcze most łączący światy. Zmierzamy na most przeklętych. Umarli przechodzą nim do krainy wieczności, miasta Helheim. Nad wszystkim czuwa strażnik mostu, to jego szukamy. Idź dalej tym mostem. Trafimy prosto do niego. Dobrze, czyli zejdziemy wiesz, na śniadę. Miałem nadzieję, że już nigdy tu nie wrócę. Czyli już tu byłeś, kolego. Widzę różne... To czekamy, aż odkryjemy, jak to działa. Na razie. Siada tak. Jeszcze mocny. O! Wow, kolego. Tutaj coś... No muszę eksplorować. Ja wiem, że nie ma Atreusa i to jest jak... beznadziejnie bez niego eksplorować, no ale jak to? Ci zbóje musieli być za życia bardzo silni. Po śmierci stali się wyjątkowo silnymi sługami Hel. Rozglądam się, ale mam nadzieję, że tu nie ma ptaszorów. Jest jako nieodkryte, więc kto ich tam wie? Może siedzą takie zamrożone. Użyj swoich ostrzy, aby spalić zarośla Hel blokujące drogę.
A? No tak, zupełnie o tym zapomniałam. A tak? Szybki ironiczny atak. Atak z doskoku polegający na uderzeniu wrogów płonącą tarczą i zadając niewielkie obrażenia do ognia. No to trzeba go wyposażyć. Tak, ale czy ulepszamy od razu? A co tam? 1500 tylko. Tylko 6000. O, przeciąg się robi. Widzisz? To jeden z powodów, dla których po nie poszliśmy. Cieszę się. Ło! A co to za jakieś papućwaństwo zimne? Uważaj z tyłu! Co ty jesteś? Nie jakoś super silny, ale dużo was. I skoczny, jak diabli. Co to było? Zapis jakiś? Zapis o nowym wrogu poproszę? To nie nowy wróg? Dobra. No dobra. Wiem, że nie potrzebuję, ale jak tak leży samotnie... Szkoda nie zepsuć. No widzę ich tam więcej, co prawda. Łooo! Co to za bredne ataki z daleka? Więcej was tu nie mieli? O, tak się nie godzi. Tylko nowi powinni tu być, a tu taki tłum. Jeśli brama jest zamknięta, wydarzyło się to, co najgorsze. Hel jest pełne. Strzelec, kolejny rodzaj cienia, to znamy. Powinien być w stanie pomóc ojcu z tymi przeciwnikami. Podobnie jak ich pociski wybijają go z rytmu, moje strzały mogą zakłócić. Pełne. Bez walkirii, które nad tym zapanują, Hel będzie stracone. Jak się fajnie wspiął jedną ręką. Widzę te wszystkie dziadostwa zielone. Czyżby to była lokalizacja, której odkryjemy, jak się tym bawić? Może, fajnie by było. Mamy dużo rzeczy do odkrycia. Tu jest kolejny. Nie widzę nigdzie ptaszorów. Otworzę wam. O, rzeczywiście tłok, jak nie wiem. Nie bierzcie tego do siebie, po prostu szukam rzeczy z Balzona. Wow. 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 Zamknięte, rzeczywiście. Zamknięte. Co teraz? Pójdziemy bocznym wejściem, dla ciecia. Będziemy sprzątać, zamiatać. Śmieszna nazwa. Nie? Cieć. O, Atreus byłby przeszczęśliwy, mogąc tu przyjść. Chociaż bałabym się, że mógłby stąd nie wrócić, biedny. O. Chłopaki. Bramę wam ktoś zamknął. Kto zamknął bramę? Miała być otwarta, zawsze. O, ma tarczę. No myślałeś, że taki jesteś cwany? Oj. No na dwa razy się nie przebijało? Nie. Za tobą, uważaj! O! Ej! O! Nie wstawaj. Ziemi z tym nożem. No okej. Ci wrogowie odpierają lodowe ataki topora ojca. Żeby ich ogłuszyć, będzie musiał użyć pięści. Ja nie mogę użyć nożyczek? Zbój hal strażnik.
Niby to zbój Hel, ale posługuje się tarczą i to całkiem sprytnie. Chyba jednak zostało mu trochę rozumu. Prawda? Dobra, tam rozumiem się nie idzie, idziemy na górę. Z dwóch stron? Zbóje, których zabiliśmy przy domu, przybyli tutaj? Jak tak szybko tu dotarli? Czas nie płynie tak samo w każdym ze światów, zwłaszcza jeśli chodzi o krainę duchów. Tak jak światło Alfheimu. Właściwie na odwrót. W jeziorze dusz czas upływa szybciej niż w Alfheimie, ale w Hel o wiele wolniej niż w Midgardzie. Wybacz, to pewnie mało jasne. Im szybciej mogę wrócić do syna, tym lepiej. A, szybko się uczysz. Skrzynka. Skrzynka. O, a to nie z tej strony się do niej podchodzi? O. O. A z dołu? Nie dają mi zejść na dół. Teraz się przekonamy skąd. Daleko nie zajdziemy, bo kończymy powoli odcinek już dzisiaj. Nie martwcie się, powoli. Tam się świeci coś stojące. Od tej strony się wchodzi jakoś? A, może zepsuje i spadnie. Może tak właśnie. Kamień furii tam jest? Szału właściwie? Ła! Ła! Co, nie za dużo was? Ten się rozpadł? Dobra. Weź mi nie przeszkadzaj, jak tam skrzynkę próbuję zdjąć. No. A jednak. O, myślałam, że tego też mogę popsuć. Tarararara. O. Coś tam miał przy sobie, jakby nie było. Żyć? A, okej. Okay. Tam z drugiej strony jeszcze było, prawda? Tak. Już? Jest! Ja wiem, że to jest nieduża skrzynka, ale ja je lubię zbierać. Dalej nie natknęłam się na żadnego dzwoniącego tego dziadostwa. Wow. Gdzie to? Tu jest. Wow. Jakiś silniejszy wróg. Oj! Unik, unik, unik. Teraz nie ta broń, no. Ja się już nie boję. A. Kolejne schodzą. Ta Valhalla jest gdzieś w Hel? O nie, nie. Valhalla to część Asgardu. Trafiają... Vikenhel. Natknęliśmy się już na niego? Sługa Hel nie ustępuje siłą Vikenom Seir. A może nawet jest silniejszy. Ojciec może uniknąć jego ataków buławą zależnie od kierunku uderzenia. W przypadku ataków poziomych najlepiej wykonać unik w tył, a pionowych w bok. Okej. Okay. Jeśli chybi uderzając z nad głowy, jego buława utkwi w ziemi. On tam tylko godni. Dzielni wojownicy polegli w chlubnej walce. Do Hel idą zaś ci splamieni hańbą. Zbrodniarze. Tak. I zmarli wskutek chorób, wypadków, starości. Starzenie się jest haniebne. No cóż, na udział w bitwie nigdy nie jest za późno. Starzenie się jest haniebne. Tak jakby osiągnięcie wieku
starczego było czymś prostym. Ale to wymyślili. A co to? O, kolejna ta. Broszka. Ładna. Aha, wróciłam z powrotem. O ja, to ja to przedtem ominęłam. Ło, tu się trzeba naprawdę dobrze rozglądać. Gdybyśmy się tam wspięli, moglibyśmy stąd wyjść. Tam czy tam? Tam jest skrzynka. Nie wiem, która droga jest dalej, ta na wprost czy ta na bok. Czuję, że ta na wprost tam była dalej, że ta jest dodatkowa. Nawet nie jest droga. O, spadło. Ło, spadło. A, nawet trzeba było to zepsuć. Zium. A, nie zejdzie sam. Dobra. A jak do tej skrzynki się tam dostać? Od w środka gdzieś? Ej, sorry. Sorry, zejdź. Sorki. No nie chciałam. Przez przypadek cię tu wcisnęłam. Wejdź, zejdź. Rozglądam się jeszcze teraz za resztą tych pieruńskich narośli. No dobra. Okej. Okay. Chłopakom tu zimno trochę. No, w porządku. Śmierć strażnika pozwoli zmarłym opuścić Midgard? Nie liczyłbym na to. Ale przynajmniej nie powinna pogorszyć sprawy. Będzie o jedną przeszkodę mniej na drodze do wewnętrznego sanktuarium Helheimu. Tylko kto ośmieliłby się tam udać? Bardzo dobre pytanie. Dobra, słuchaj. Ja bym się chciał do tej skrzynki jakoś dostać. To od której strony? Może tam, górą, po tym mostku? Oj. Czy ja to mogę spalić bez Atreusa? To jest chyba dosyć dobre pytanie. Słabo by było, gdybym mogła zacząć rozwalać rzeczy bez niego. A że mamy tu z nim wrócić? No i co? Coś czuję, że tego nie zepsujemy. Nie. Czyli będziemy musieli tu z nim wrócić. Oj, oj. To dobra. Tu się pożegnamy, zanim przekroczymy tę bramę tam straszliwą, bo to chyba już będzie przejście dalej. Dziękuję wam za wspólną grę. Życzę dobrej nocy i dnia. I trzymajcie się wszyscy ciepło. Jaho.